To był historyczny dzień dla grudziąckiego tenisa stołowego. Olimpia Unia w ubiegły piątek stoczyła rewanżowy bój o finał pucharu ITTU Cup z francuską ekipą Stella Sport. W pierwszym secie zmierzyli się Yoshida Kai i Chen Tian. Pojedynek, który stał na bardzo wysokim poziomie, swoje rozstrzygnięcie miał dopiero w tiebreaku, gdzie lepszy okazał się zawodnik gospodarzy. Druga partia to również pięciosetowy bój na przewagi i również wygrana walka dla Olimpii. Wang Yang pokonał Brice Olivera 3-2. Wiedzieliśmy, że są bardzo groźni, znaleźli się przecież w półfinale, dlatego bardzo starannie podeszliśmy do tych pojedynków i byliśmy przygotowani na to właśnie, co dzisiaj Francuzi zrobili, czyli postawili wszystko na jedną kartę i swojego zawodnika z pozycji numer 1 przesunęli na numer 2. W trzecim pojedynku górą byli goście z Francji. Młody Patryk Zatówka przegrał swój mecz z dużo bardziej doświadczonym Abdelem Kaderem Salifu. Cieszę się, że wygraliśmy ten dwumecz 3-1 i 3-1. No dzisiaj ze swojej postawy nie mogę być zadowolona, ale jestem zadowolony z tego, że już jesteśmy w finale, jest po meczu. W czwartym, jak się później okazało, ostatnim meczu Yoshida Kai pokonał dość przekonywująco Brice'a Olivera 3-0 i awans Olimpii do finału Pucharu ITTU Cup stał się faktem. Trener Szafranek miał do dyspozycji jeszcze młodego Pang Denga i Bartosza Sucha. Nieobecność przy stole tego drugiego w szczególności budziła pewne znaki zapytania. Bartek większość, bardzo dużo meczów w tym sezonie zagrał. Patryk też pokazuje, że robi stałe postępy i myślę, że przyszłość należy do Zatówki, która jest dużo młodszym zawodnikiem. I uważam, że już też nadeszła taki czas, żeby Zatówka już w takich meczach się sprawdzał. Obecny sezon póki co układa się niezwykle efektownie dla zawodników Olimpii Unii. Gruziązanie są już także w finale krajowych rozgrywek. Wszystko jeszcze przed nami, teraz czeka nas ponadmiesięczna przerwa, a później decydujące mecze, które odbędą się w maju. Mam nadzieję, że będziemy odpowiednio przygotowani do tych meczów, że nie będzie żadnych kontuzji, wszystko będzie przebiegało po naszej myśli. Rywalem Olimpii w finałowym starciu o Puchar ITTU Cup będzie szwedzki zespół Eslovs AL. Wspaniały wielkanocny prezent swoim kibicom sprawili także piłkarze grudziąckiej Stali. Obecny wicelidera klasy rozprawił się na wyjeździe z Gwiazdą Starogród aż 8-1. Na tak efektowny rezultat nie wskazywała pierwsza połowa spotkania. Po 45 minutach oba zespoły schodziły na przerwę przy wyniku 1-0 dla Stali. Prawdziwy popis strzeleckich umiejętności piłkarze z naszego miasta dali w drugiej części gry. Bramki wpadały jedna za drugą. W międzyczasie swoim honorowym trafieniem z rzutu karnego popisali się gospodarze. Dzięki tej efektownej wygranej piłkarze Stali znów są wiceliderem rozgrywek. Do lidera, czyli Iskry Ciechocin, tracą już 5 punktów. Kolejny mecz zawodnicy z Grudziądza rozgrają już przed własną publicznością. Ich rywalem będzie sąsiad z tabeli, Radzynianka Radzyń Chełmiński. 50. zwycięstwo na pierwszoligowych boiskach odnieśli piłkarze Olimpii Grudziądz. Biało-zieloni pokonali na wyjeździe Bytowiem Bytów 3-0. Beniaminek pierwszej ligi, który w minionym tygodniu dokonał zmiany na ławce trenerskiej, Pawła Janasa zastąpił Tomasz Kafarski, wiosną zdobył zaledwie 2 punkty. W pierwszej połowie sobotniego meczu padła tylko jedna bramka. Pięknym strzałem z rzutu wolnego popisał się Denis Popowicz. Po zmianie stron Grudziądzanie zadali kolejny cios. Jego autorem był ponownie słowański pomocnik. Wynik na 3-0 dla Olimpii ustalił będący ostatnio w znakomitej dyspozycji Adam Banasiak. Dzięki tej wygranej grudziądzki zespół utrzymał się na czwartym miejscu w ligowej tabeli. Do miejsca dającego awans Olimpia traci obecnie 9 oczek, liderem wciąż pozostaje Zagłębie Lubin. Kolejny mecz biało-zieloni rozegrają przed własną publicznością. W najbliższą sobotę o 17:00 zmierzą się z innym beniaminkiem ligi Pogonią Siedlce. W ubiegłym tygodniu ruszyły prace na stadionie Olimpii Grudziądz, które związane są z oświetleniem głównego boiska. Obecnie modernizacja jest na etapie prac ziemnych. Trwają prace już do 3 słupów. Prace w ziemi, które pewnie zajmują najwięcej czasu, bo to pracochłonne, tym bardziej, że wiadomo, te wszystkie wały, które są usypane, to są na gruzowisku. No i jest trochę problem, żeby się dokopać głęboko w ziemię, a tym bardziej, że tam trzeba kopać 9 metrów. Ostatecznie będą 4 słupy z oświetleniem głównego boiska na stadionie centralnym w naszym mieście. W każdym praktycznie narożniku boiska powstanie jeden słup. Także w tej chwili trwają prace przygotowawcze do 3 słupów, a podejrzewam, że po świętach już będą trwały prace tutaj przy tym ostatnim słupie.
Obecna modernizacja stadionu nie utrudnia i nie będzie utrudniała w przyszłości rozgrywania spotkań piłkarskich zespołu Olimpii Grudziądz. Te prace trwają na koronie, także nawet tutaj akurat jeśli chodzi o organizację meczy, to praktycznie nam niczym nie przeszkadzają. One są na tyle zawsze zabezpieczone, że nikomu się nie powinno nic stać i będzie wszystko w porządku. Klub sprzedał firmie, która wykonuje ową modernizację, 192 lampy. Same światła, firma, która teraz modernizuje akurat i robi oświetlenie tutaj na stadionie, to te światła są odkupione od nas, to są te światła, które kiedyś były na stadionie we Włocławku. Wykonawca inwestycji zapewnia, że prace powinny zakończyć się w ciągu najbliższych 2 do 3 miesięcy. Firma, która wygrała przetarg do 15 lipca, powinna uporać się ze wszystkim. My mamy nadzieję, że te prace się skończą troszkę szybciej, o ile pogoda będzie przyzwoita i o ile pozwoli kontynuować tak jak teraz wszelkie prace. Polski Związek Piłki Nożnej w wymogach licencyjnych nakłada na kluby z zaplecza Ekstraklasy obowiązek posiadania oświetlonego stadionu od nowego sezonu. Przy Piłsudskiego Jupitery będą miały siłę 1600 luksów. Zwiększy to komfort oglądania spotkań na żywo, ale i w telewizji. W nowych rozgrywkach pierwszą ligę także w jakości HD pokazywać będzie Polsat Sport.